Witamy, Patryk Kieczko.pl, z nami zwycięski Sebastian Kotwica. Zaskoczenia myślę nie było, chociaż zawodnik wydawał się mocny. Na pewno też twoja forma tu zrobiła robotę. Tak wyglądał plan na walkę? Krótko. Po pierwsze to witam wszystkich. No, zaskoczenie dla mnie było, bo ten wystrzał w nogi przespałem, nie wykonałem tego sprawla, czyli te wybrony nóg. Dopiero kolejnym etapem tej wybrony, to jak już byłem w powietrzu, to był ten wysiad, który zadziałał i mogłem go przetoczyć i wylądować z góry. Także akurat sędziowie nie zakwalifikowali tego jako obalenie na jego korzyść. No, później się już to wszystko potoczyło tak jak chciałem. Dziękuję moim narożnikowi, który mi bardzo dobrze podpowiadał, szczególnie Albert Ozimkowski. Dawał mi bardzo dobre podpowiedzi, które działały, które pomogły mi wygrać tę walkę. Powiedz mi... To może mi powiedz, do tutaj przeciwnik zdominowany praktycznie, tak, zapaśniczo, więc no pytanie, no ten rywal też ściągany gdzieś tam na ostatnią chwilę, więc spodziewałeś się, że to będzie tak dwie rundy, czy raczej nastawiałeś się, że będzie trzy pełne rundy, że przeciwnik będzie mocny, tak, że przygotowywał się do jakiejś walki, czy zawiedziałeś się na ten temat? No to był mój czwarty przeciwnik, który w końcu doszło do skutku tej walki, bo już traciłem powoli nadzieję, że nic z tego nie będzie, aczkolwiek no rywal, no zaskoczył mnie tym zejściem, był mocny, byłem przygotowany, miałem tylko tydzień czasu, żeby się przygotować pod niego, więc niewiele tam mogliśmy zrobić taktycznie. Oczywiście co się dało, to działaliśmy i jak mogłem, miałem wolną chwilę czasu, to oglądałem jego walki, analizowałem. No, wiedziałem to, że jak wymuszę na nim mocną presję, to ten strzał w nogi może być, ale nie spodziewałem się, że tak na początku rundy. Wróciło mi pytanie. Powiedz, bo było widać i chciałbym zapytać, czy faktycznie tak było. Była ta przewaga siłowa z twojej strony tak aż mocno odczuwalna? Tak, duża. No, ja akurat nie byłem zmęczony pod koniec tej rundy, ale czułem, że dla niego druga runda była naprawdę ciężka, był mocno spięty. Jeśli ktoś ma dużo siły, drugi zawodnik ma mniej siły i po prostu on musi używać jej dużo więcej podczas walki, co mu zabiera dużo energii. I po prostu taktycznie wiedziałem, że jeśli nawet on przeżyje teraz tą pierwszą rundę, to w drugiej rundzie będzie mu i będzie bardzo mi łatwo. Dobra, myślę, że to zwycięstwo na fajnie broni się samo. Co chciałbyś, żeby było dla ciebie kolejne? Jak widzisz? Słucham? Właśnie, 1 kwietnia. Słusznie. Powiedz mi, jak wygląda teraz twój etap robienia wagi? No bo dopiero co zrobiłeś tą wagę, zdążyłeś się troszeczkę odbudować, a teraz znowu cię doczeka. Jak to wygląda? No właśnie, zazwyczaj tak jest, że jak nie mam kolejnej walki ustalonej, to sobie pozwalam na więcej i jak robię te 6 kilo, to wraca mi 8. No teraz już mam za 3 tygodnie kolejną walkę, więc od poniedziałku już znowu jestem na diecie białko-tłuszcze, więc myślę, że nie będzie problemu z tym robieniem wagi. Bardzo dla mnie było ważne to, żeby tutaj nie złapać jakiejś głupiej kontuzji czy głupiego rozcięcia, bo wtedy nie mógłbym walczyć na gali w Kraśniku, a bardzo mnie tym zależy, bo jest to moje rodzinne miasto i właśnie organizacja TFL tam organizuje kolejny event. Duże znaczenie ma dla ciebie to, żebyś przed swoją publicznością w takim razie? Lubię bardzo walczyć, już kolejny raz będę walczył, drugi raz w Kraśniku, już kilka razy walczyłem w Lublinie, jest to bardzo blisko Kraśnika. Bardzo mi to pomaga, daje mi tak jakby skrzydeł, że po prostu ludzie liczą na mnie, pytają się, są zadowoleni, że walczę, są dumni nawet, można powiedzieć. Bardzo, bardzo się cieszę, że jest taka możliwość. A powiedz, Sebastian, te lubelskie zapasy, tak, znane w całej Polsce, czy jak ty wynosisz tych rywali podczas TFL-u, to wszyscy ludzie tylko ło? Czy nie ma takiej reakcji? No tak, już zazwyczaj gdzieś tam zacząłem słyszeć opinie, żebym za szybko go nie sprowadzał i nie kończył tej walki, że chcieliby popatrzeć dłużej. Aczkolwiek no, ja jestem nastawiony na jak najszybciej wygraną, czy to w stójce, czy w parterze. Tomek Drwal chyba nie był u ciebie dzisiaj. Zapowiadał się, że będzie, a nie widziałem go. Tak, nie dojechał, miał tam jakieś problemy ze swoimi maleństwami, bo niedawno też musiał robić było drugie dziecko, więc tam miał jakieś komplikacje i nie mógł dojechać. Na szczęście przyjechał reszta mojego teamu, która mi dużo pomogła i wszystko poszło po mojej myśli. Widać w twoich walkach chłodną głowę. Na pewno w jakimś stopniu jest to zasługa twoich wyjazdów do Jackson Wink. Będą kolejne wyjazdy i owocowały w taki sposób, jak to widać? Tak, no do tej walki się przygotowywałem właśnie w Stanach, Nowym Meksyku. Teraz 1 kwietnia robię tą walkę, kwiecień sobie tak trochę będę luźniej trenował, a maj znowu planuję lecieć do Stanów i dlatego też poszukuję jakichś sponsorów, bo wiadomo, że z tych walk MMA nie ma za dużo pieniążków, więc jeśli jakieś firmy byłyby zainteresowane, to zapraszam do kontaktu.
Powiedz krótko jeszcze o Stanach. Miałeś okazję powalczyć chociażby z Vanatą, gdzieś tam pomagałeś w przygotowaniach do UFC? Jak to wyglądało? Pomagałem, tak. Właśnie teraz z Las Vegas walczyło w mojej wadze teoretycznie dwóch chłopaków. Jeden taki Yuri z Brazylii, bardzo dobry rekord, 63 wygrany, chyba 6 porażek. Wygrał balachą na nogę. Lando niestety przegrał, z Fergusonem miał dobrą walkę, wziął ją w zastępstwie. Też z nim dużo trenowałem, z nim się przygotowywałem. Ekipa bardzo dobra, dlatego trenerzy tak samo, z 9 trenerów na całą ekipę, więc super. I jak będzie się tylko dało, to będę planował tam jeździć. Dobra, jeszcze ostatnie pytanie. Planujesz jakieś wakacje? Nie wiem kiedy, ale planuję. Jakiś cel obrany? No cel to oczywiście UFC i pas UFC. Cel wakacji. Nie, jeszcze nie myślałem na to. Na razie jestem tak skupiony na walce, że po prostu nie myślę gdzie i kiedy. No, na razie chcę zrobić ten jak najlepsze walki, jak najlepszą formę, a w wakacje będę jeździł po 30.